Męża poznałam jakieś, nie wiem, mając 16-17 lat, jako kierowcę autobusu, pick-upa. Ponieważ jej mamusia pracowała też tam w Biprostalu, brała wszystkie roboty, co się dało i po prostu przychodziła czasem z córką, bo córka jej czasem przyszła pomagać w pracy. Tak mnie lustrował, tak mi się przyglądał, że mi po prostu było tak trochę głupio. Ja zaczęłam mówić do mamy, że już nie będę z nią chodzić do pracy. Tam jej pomagać, bo ten kierowca z tego pick-upa to mi się tak przygląda i ja się wstydzę. No i w końcu jakoś tak, raz mnie zaprosił na kawę, a nigdy nie byłam w jakimś klubie nocnym, jakiejś restauracji, bo u nas był taki rygor, że nam tata nie pozwalał na nic. Ale, a nie, to będzie five. No to poszliśmy na ten five. A mnie w międzyczasie ktoś poprosił do tańca. Ten pan, który ze mną tańczył, chciał się dobry zrobić i podawał mi płaszcz. A no to dostał wtedy strzały. Policzek od męża i pokazał numer butów. Kiedy zobaczyłam Stanisława obrazki, malunki i to mi wzięło, że ten człowiek ma talent. To znaczy talent w tym sensie, że ładnie maluje. Dla mnie wtedy to było takie bardzo urokliwe, takie bardzo wciągające. Ale jakoś krążyłem wokół niej. No i po 7 latach myśmy się pobrali. I to mieszkanie, w którym jesteśmy obecnie, dostaliśmy w 72 roku, 28 października. Ja byłam już wtedy w ciąży 3 miesiące i potem nagle się nadarzyła taka okazja, że Stanisław pojechał do Libii. Ja z tym dzieciątkiem zostałam sama tutaj i dzień przed Wigilią, 23 grudnia przyjechał z Libii, po 2 latach. Proszę mi wierzyć, jak go zobaczyłam na tym lotnisku, to mi włosy dęba stanęły. Czarny, opalony, spalony słońcem jak czekolada, ale było nieważne, ważne, że przyjechał. I ja po prostu jakoś gdzieś wyczytałam, że potrzebują na casting jakiejś obsady. I pierwsza rozmowa nasza z dyrektorem Łaźni Nowej to była tak, wyglądała tak, że ja wprost powiedziałam, że jak pana zdaniem się nadajemy, to ja jestem za. Przez 5 lat to było takiego intensywnego grania i występowania. Ja jestem Staszek. Ja jestem Barbara. Mieszkamy na Złotym Wieku. 43 rok. A razem jesteśmy 48 lat. I jest fajnie. I jest jak trzeba. Patrzcie na mnie.